Oto wykres funkcji różniczkowalnej f oraz jej pochodnej f'. No i rzeczywiście mamy tutaj na niebiesko narysowany wykres funkcji f, i na pomarańczowo mamy wykres f', czyli pochodnej funkcji f. Jakie jest poprawne i oparte na rachunku różniczkowym uzasadnienie tego, że f jest malejąca dla x większych od 3. No i zanim tutaj w ogóle popatrzę na te odpowiedzi, to sam sobie najpierw odpowiem, jak ja bym odpowiedział. No to popatrzmy. Najpierw na wykres funkcji f. No to widzimy, że rzeczywiście na prawo tego punktu x równego 3 wartości funkcji tutaj maleją. Czyli ta funkcja rzeczywiście jest malejąca. Ale tutaj nie odwołałem się w ogóle do rachunku różniczkowego. Mamy podać uzasadnienie oparte na rachunku różniczkowym, czyli musimy się odwołać jakoś do pochodnej tej funkcji. Wiemy, że tam, gdzie funkcja maleje, to nachylenie stycznej do wykresu jest ujemne, czyli wartość pochodnej jest ujemna. Inaczej mówiąc, tam gdzie pochodna jest ujemna, to nachylenie stycznej jest ujemne i funkcja jest malejąca. No i tutaj, jak popatrzymy na wykres pochodnej, no to widzimy, że rzeczywiście na prawo od x równego 3, pochodna jest ujemna. Czyli uzasadnienie oparte na rachunku różniczkowym byłoby takie. Napisałbym w ten sposób, że dla x. Większych od 3, pochodna funkcji jest ujemna. I z tego wynika, że funkcja jest malejąca. No to teraz zobaczmy, jakie są odpowiedzi. f' jest rosnąca dla x większego od 3. To, czy pochodna jest rosnąca, czy malejąca, wszystko jedno, mogła być rosnąca, mogła być malejąca, to o niczym nie świadczy. Dlatego, że jeżeli f' jest rosnąca, ale dodatnia, no to funkcja też jest rosnąca. Jeżeli f' jest rosnąca, ale ujemna, tak jak tutaj mamy na lewo od x równego 3, tutaj f' jest rosnąca, ale jest ujemna i funkcja też maleje. Na lewo od tego punktu fun funkcja też jest malejąca. Czyli to w ogóle nam o niczym, nic nam to nie mówi. Liczy się znak pochodnej, a nie to, czy pochodna jest rosnąca, czy malejąca. Jedźmy dalej. Dla argumentów x większych niż 3, gdy x rośnie, wartości funkcji f maleją. Tak, to jest prawda, ale to uzasadnienie nie jest oparte na rachunku różniczkowym. Tutaj się w ogóle rachunek różniczkowy nie pojawia w tym uzasadnieniu. f' jest mniejsza od 0 dla x większych od 3. No i to jest dokładnie właśnie to moje uzasadnienie, które sobie wcześniej napisałem, czyli to zaznaczamy. No i jeszcze zobaczmy dla bezpieczeństwa to ostatnie. F' od 0 równa się minus -3. To znaczy, że mówimy o wartości pochodnej w tym punkcie. To w ogóle ma się nijak do tego przedziału, który tutaj rozważamy, czyli to jest w oczywisty sposób również błędna odpowiedź. Zróbmy jeszcze jeden przykład. Oto wykres funkcji różniczkowalnej g i jej pochodnej, g''. No i znowu, na niebiesko mamy narysowany wykres funkcji, tym razem nazwany literką g, a na pomarańczowo mamy wykres pochodnej tej funkcji, czyli g'. Jakie jest poprawne i oparte znowu na rachunku różniczkowym? Uzasadnienie tego, że g ma minimum lokalne w punkcie x równym -3. No to znowu, najpierw sobie tutaj obejrzę, jak to jest. Czyli rzeczywiście jest tak, że w x równym -3. Tutaj mamy na wykresie taki punkt, który wygląda jak minimum lokalne funkcji g. Na lewo od tego punktu wartości funkcji maleją, na prawo wartości funkcji rosną, w miarę jak argument funkcji rośnie, czyli widzimy, że mamy minimum lokalne. A teraz, jak uzasadnić istnienie tego minimum, odwołując się do rachunku różniczkowego? No, skoro na lewo wartości maleją, to znaczy, że na lewo, od tego punktu pochodna jest ujemna, a na prawo od tego punktu pochodna jest dodatnia. I rzeczywiście tutaj tak jest, że na lewo od minus 3 pochodna jest ujemna, a na prawo od minus 3 pochodna jest dodatnia. Czyli pochodna w punkcie x równy minus 3 zmienia znak z ujemnej na dodatnią, co oznacza, że najpierw funkcja maleje na lewo od tego punktu, a na prawo od tego punktu wartości funkcji rosną. Czyli rzeczywiście mamy minimum w tym punkcie. Czyli moje uzasadnienie byłoby takie, że tutaj pochodna zmienia znak z ujemnej na dodatnią. No to zobaczmy, jakie mamy odpowiedzi proponowane. Punkt o odciętej x równe minus 3 jest najniższym punktem wykresu funkcji g na otaczającym go przedziale. No to jest wszystko prawda, tylko że to się nie odwołuje do rachunku różniczkowego. Czyli to wykreślamy. g' osiąga maksimum lokalne w punkcie 0,3. No to to nam mówi, że Pochodna g' tutaj w tym punkcie ma maksimum lokalne, ale to się ma nijak do tego, że gdzieś w jakimś innym punkcie sama funkcja ma, ma minimum, czyli to w ogóle jest nieistotne. g' od minus 3 równa się 0. No to jest prawdziwe stwierdzenie: rzeczywiście w tym punkcie pochodna się zeruje, no bo żeby zmienić znak z ujemnej na dodatnią, no to musi przyjąć po drodze wartość 0. Ale to jeszcze nie znaczy, że tam jest minimum. Mogłoby być na przykład równie dobrze maksimum lokalne, bo to oznacza tylko tyle, że nachylenie stycznej do wykresu jest równe 0. No i tutaj w minimum ono jest równe 0, ale podobnie nachylenie stycznej w maksimum jest równe 0, tak? Ale równie dobrze moglibyśmy mieć na przykład taki kształt funkcji, która najpierw tutaj maleje, tutaj nachylenie stycznej robi się 0, a potem dalej będzie malało, i tutaj na przykład nachylenie stycznej również jest 0, ale nie ma ani minimum, ani maksimum. Czyli to jeszcze nie uzasadnia tego, że tutaj mamy minimum. No i ostatnie, g' przecina w punkcie x równy minus 3 oś x, przechodząc spod tej osi ponad nią. No, czyli to jest innymi słowami ujęte to, co wcześniej powiedziałem, że g' zmienia znak w tym punkcie. Przechodzi spod osi, nad oś, czyli z ujemnej staje się dodatnia i dzięki temu funkcja zmalejącej staje się rosnąca.